Długotrwałe siedzenie i stanie prowadzi do zastoju krwi i chłonki w nogach. Fizjoterapeutka Elisa Stadnik zaprezentuje jedno z ćwiczeń, które w prosty sposób pobudzi Twoje krążenie. Przejdź do pozycji podporu przodem na przedramionach. Wałek umieść na przedniej stronie uda. Druga noga pełni funkcję podporu. Pamiętaj o utrzymaniu ciała w stabilnej i neutralnej pozycji. Rolowanie zaczynasz od okolicy tuż nad rzepką do okolicy stawu biodrowego. Jeżeli natrafisz na punkt wzmożonego napięcia, zatrzymaj się i uginaj i prostuj nogę w kolanie w pełnym zakresie ruchu. Pamiętaj, że analogicznie rolujesz pozostałe części uda. Daj znać w komentarzu, czy podobało Ci się to ćwiczenie. Zobacz inne filmy przygotowane przez fizjoterapeutów szpitala Esculap. Więcej o tym, jak dbać o nogi i żyły, znajdziesz na szpitalesculap.pl i naszym kanale YouTube.